survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną dawno niewidziany Denis Labryga. Siemasz, Denis. Cześć, Michaś, siemanko widzowie, siemanko, no dawno niewidziany. Słuchaj, no co, siedziałem w kuźni, kuję żelazo póki gorące. No i mam tam jeszcze swoich takich parę spraw prywatnych, które musiałem dopiąć i stąd ten niewidok mój w internecie, ale już jestem coraz bliżej gali, zresztą zaraz sobie o tym porozmawiamy. No tak odpowiednio chyba dawkujesz to, żebyś nie wyskakiwał z lodówki, mi się wydaje, bo niektórzy cisną mocno, żeby wywiadów udzielać, ty starasz się raczej stronić i rzadko to robisz. Nie wiem, wiesz, nie patrzę na to akurat tak, chociaż niekiedy jak jest przesyt mnie i czuję taki dyskomfort tego wszystkiego, wiesz, te same pytania od dziennikarzy, te same odpowiedzi też z mojej strony, no to wiesz, jest tego przesyt, no i tak jak mówisz, no... Troszeczkę trzeba było sobie też przerwę zrobić. No. No, umówmy się, ostatni raz widzieliśmy się na konferencji przed Hajlik 7. No nie doszłem Hajlik 7. Jak to mocno wpłynęło na twoją karierę lub twój ostatni czas, że tej walki z Załęckim Dawidem nie było? No wiesz co, no, przygotowania nie poszły na marne, że tak powiem, bo od razu po Hajligu zrobiło się miejsce na nową organizację Cloud. Wszyscy bagatelizują, że nie odbędzie się ta gala, bo są jakieś powiązania i tak dalej. No to jest nieprawdą. Ja ufam, że tak powiem, tym ludziom. Wiem, z kim też na macie spędzam czas, no bo Lexi, jak wiadomo, jest jedną z osób, która jest włodarzem tej organizacji. No i co, nie poszły na marne, no bo od razu zrobiło się miejsce na nową organizację, także czekałem tylko na termin, kiedy gala się odbędzie. No i co, działamy. Mało tego, jeszcze lepszą formę załapałem, bo akurat się wstrzeliłem. Tam troszeczkę były komplikacje, także teraz jest wszystko w dobrym czasie i w dobrym tempie. Nie? Z tego co wiem, to dzisiaj nawet ma być pierwsze ogłoszenie Cloudu, więc chyba gala się odbędzie mimo wszystko. Ale ciekawi mnie tak, bo ty miałeś walczyć z Dawidem Załęckim. Dzisiaj to miało być, przepraszam cię? Że dzisiaj jest ogłoszenie, z tego co słyszałem, ale... Zawodników. Tak, pierwszego zestawienia. Ale ciekawi mnie, Denis, czy ty dalej byś chciał walczyć z Dawidem Załęckim, czy to już jest stare zestawienie i chcesz przyjść do czegoś innego? Nie, no z tego co wiem, to Dawid nie miał sprzeciwu, żeby ze mną zawalczyć. On też prawdopodobnie będzie w tej organizacji zostanie, czyli w nowej Cloud. No i co, zrobimy to. Ostatnio go widziałem też przypadkiem, to powiem ci szczerze, że chłop ma formę, trenuje, mocno się przygotowuje, no i damy dobrą walkę na pewno, nie? No na pewno, po Dawidzie trzeba przyznać jeszcze w tym wieku, że takiej formy to chyba w jego wieku rzadko kto ma. Trochę osób się śmiało, jak to zestawienie się pojawiło, że tata musi załatwiać sprawy za syna. Czy ty też z tego się podśmiechiwałeś trochę? Nie, no tutaj nie mieszałbym tutaj ojca Dawida, że musi załatwiać sprawy za syna, chociaż, że tak powiem, no co, z Denisem Załęckim już wcześniej były ustalenia, że ma dojść do naszej walki, została ona przekładana, to tutaj z Arturem Szpilką walka, to tutaj z Pawłem Tyburskim, no i co, i wiesz, no... Zobaczymy, kiedy się odbędzie. Mam nadzieję, że chłop wyzdrowieje i dojdzie do tego pojedynku, bo to również będzie mega, mega zestawienie. No ale co, ja od początku mówiłem, że Dawid Załęcki ma większe jaja niż syn i wiesz, i, bo ze względu na to, że wychodzi cały czas do walk, nie kalkuluje, bierze to, co mu dają i robi robotę. Także szacunek mu wielki za to i tyle, nie? Myślisz, że Denis w ogóle zawalczy na tym Cloudzie 5 sierpnia? Czy on jest w ogóle gotowy? Bo wiesz, słyszałem jakieś plotki, że Denis mógłby walczyć, ale on po tej operacji kolana to chyba znowu by było za szybko, żeby on wrócił. Wiesz co, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy on zawalczy teraz na tej odsłonie, jeśli chodzi o 5 sierpnia. Ale mam nadzieję, że nie będzie zmieniał innej organizacji i zostanie w Cloudzie, nie?
Dużo się też mówi o jego potencjalnej walce z Danielem Omielańczukiem. Ty myślisz, że w jakiejkolwiek płaszczyźnie Denis by miał szansę z Danielem? Bo myślę, że w MMA to chyba nawet nie ma o czym rozmawiać, ale w innych formułach, choćby nie wiem, kickboxing czy boks na moje rękawice? No, ja powiem tak. Jeśli chodzi o Daniela Omielańczuka, którego serdecznie stąd pozdrawiam, to jest mój serdeczny kolega z maty. Że tak powiem, jestem jego takim chłopaczyną podopiecznym, bo od początku, kiedy zawitałem do WCA, to przyjął mnie, że tak powiem, otworzył mi wrota i zaprosił kulturalnie mnie na matę. No i powiem tak, niejednokrotnie z nim sparowałem i naprawdę chłop jak na ten wiek i tyle co przeszedł, to ma gabaryty. Nie jest dziadkiem, tak jak tam Denis uwzględniał to, że jest dziadkiem, że już się nie nadaje, że już powinien iść na emeryturę. Jeszcze ten dziadek niejedno zwojuje i niejednemu młodemu nosa utrze, także myślę, że nie będzie tutaj Denis miał jakieś tam szanse, na pewno może mieć, wiesz, i tak dalej, ale tutaj ze strony Daniela jest taktyka, jest, powiem ci, technika, jest ten spokój w walce, myślenie, także i ostre pierdyknięcie, nie? Ostatnio była gala Votore, z której się też wywodzisz, i tam był wywiad z Hubertem Ściwujewskim, w którym Jasiek no, tak średnio pochlebnie się o tobie wypowiedział, więc jak mógłbyś się odnieść do słów Jaśka, bo tam zasugerował, że ci trochę ostatnio sodówka uderzyła do głowy. Widziałem ten wywiad właśnie, zdziwiło mnie to. Nawiązywał Jasiu z Votore, Włodarz Votore, jeśli chodzi o mnie, do tego, że odpowiedziałem na Q&A ze strony tam Visa Fana na pytanie, czy będę na Votore, na gali Votore, po prostu odpowiedziałem, nagrywając się w storce, że mam terminy na weekend i ciężko mi będzie to zorganizować, i miałem taką minę po prostu nagrywając się, że tak ciężko będzie, ale i tak jeszcze z Martyną jechałem. Martyna jechała za kierownicą i tak pytam się Martyny, nagrywając się, mówię, damy radę pojechać na tą galę? Ona mówi, kurde, no nie za bardzo, nie? Ja mówię, kurde, chciałbym, ale prawdopodobnie nie dam rady. I na tyle zakończyłem tą storkę, tą odpowiedź. Dlatego nie wiem, dlaczego Jasiu miał do mnie pretensje. Jeśli miał do mnie jakiekolwiek pretensje, bo zobaczył, czy też ktoś mi przekazał, że gdzieś tam krzywiłem się na pytanie, czy będę na Votore, to mógł do mnie zadzwonić bezpośrednio i zapytać się, czy rzeczywiście będę, czy może coś mi nie gra, czy może dlaczego i tak dalej. No ale postanowił powiedzieć swoje dwa słowa, że mam jakąś tam mini sodówkę. No nie mam sodowy, jestem tym samym chłopakiem, ja się szanuję, mamy dobre relacje i niech tak lepiej pozostanie, nie? To myślę, że on po prostu błędnie zinterpretował twoją reakcję, że myślał, że nie masz czasu już na Votore się pojawić. Tak, ja też mówię, po prostu napisałem mu prywatną wiadomość, że wiesz, że zła interpretacja z twojej strony to było, Jasiu, i na tyle, wiesz. No, jako jedyny zawodnik, który, że tak powiem, no nie może do mnie mieć pretensji, bo ja jestem gościem, który się rozwija i tak naprawdę z tego, jak on mówi, klasztoru Shaolin, wyskoczyłem. Tak, no to prawda, zrobiliśmy dwie mega mocne walki, które mają na tą chwilę ponad 500 tysięcy odsłon. Tam bliżej 600 się zbliża. I też dni z Denisem i tak dalej, jeśli chodzi o nagrywanie z Votore. Także naprawdę zrobiliśmy mega promocję. Ja jako jedyny zawodnik od tamtego czasu, nawet przed galą, słuchaj, z Jasiem się kontaktowałem, bo mamy dobre relacje, jesteśmy cały czas w kontakcie. Pytałem się, co u niego słychać, czy wszystko okej, okay, i tak dalej. Myślę, jako jedyny zawodnik jestem z nim w stałym kontakcie i tutaj nie odwróciłem się plecami, nie? Przejdę jeszcze do osoby, z którą miałeś tam lekko, powiedzmy, spinę na ostatniej konferencji, czyli Michał Pasternak. Czy taka walka w ogóle też jest na horyzoncie, bo teraz Michał
walczy w Fejmie z Tyburskim. Tam trochę jest taki roster tych zawodników, bo Tyburski walczył z Denisem, ty miałeś bić się z Denisem, teraz Tyburski się bije z Wampirem, ty też z Wampirem chcesz się bić. Czy jest w ogóle coś na rzeczy, jest możliwa taka walka? Wiesz, jeśli chodzi o spinę między mną a Michałem Pasternakiem, to jej nie ma. Nie wiem, jak ludzie to interpretują, nie wiem, dlaczego spadł na mnie, że tak powiem, taki negatywny hejt wobec mnie po tej ostatniej konferencji High League'u. Cichy, bo ze względu na to, że no ja jestem sportowcem, jestem chłopakiem, który lubi wyzwania i takim wyzwaniem też jest Michał Pasternak, tak? No ja, jeśli wymieniał moje imię gdzieś tam podczas konferencji i mówię, hola, hola, poczekaj, zagalopowałeś się, mówię, mówisz o mnie, tak o ciebie chodzi, no to ja mu odpowiedziałem, słuchaj, na ciebie też przyjdzie czas, tobie też będę chciał. Cenzuruję oczywiście i wiesz, i to jest po prostu, to jest moja ambicja, ja jestem sportowcem, przecież nie tańczymy w balecie, nie będziemy się głaskać po tym, ani go nie uraziłem, ani mu nie ubliżyłem, słuchaj, a to, że zaznaczyłem swoje stanowisko, no to słuchaj, to do mnie pasuje, no. Nie wiem, czy oglądałeś sobotnią galę Prime i mogę cię o coś zapytać z tej gali. Nie oglądałem. Tam widziałem Wielkiego Buch, którego pozdrawiam w sumie tylko z tych shotów takich, kurczę, że tam wygrał waleczkę i tak dalej. Ale no, przegrał 50 koła z zakładu. Co ty gadasz? Tak, bo oni się założyli, Buła powiedział, że go skończy w pierwszej rundzie i założyli się o 50 koła. No i Buła niestety wygrał, no dla niego niestety, dla Lupy stety w drugiej rundzie go skończy. Buła, dawaj do Klauta, słuchaj, kurde, zarobisz w końcu, to wiesz, odjedziesz chłopaczynie tam. Denis, no to cóż, ja jeszcze mam jakieś pytania od fanów do ciebie, to nagramy jeszcze dodatkowo. Fajnie. I dziękuję ci bardzo za wywiad. Nie ma sprawy, dzięki wielkie. Survive. Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night.